czarnocy sobótkowej, dawne wierzenia i obrzędy związane z letnim przesileniem. Aby nie odeszło w zapomnienie, zespół obrzędowy w Chojnem przygotował prezentację tego, jak to drzewiej na wsiach bywało. A wieczór sobótkowy to całe mnóstwo symboliki. Elementem, który odgrywał bardzo ważną rolę, było ognisko. Przypisywano mu magiczną moc oczyszczającą. No chłopaki, chodź, znajdziemy napalić ognisko. Wiem, chodź. Chodź tam. Sobótki były w dużej części związane z wątkami miłosnymi. Symbolizował je wianek, będący symbolem panieństwa. Dziewczyny plotły je z polnych kwiatów, w środek wstawiały świece. To ważny rekwizyt tego wieczoru, bowiem wróżył miłosną przyszłość, szybki ślub lub staropanieństwo. Prośbą swą sprawiła, że niepłodna matka syna porodziła. I żeby z wielkim, świętym dziecię miało, nadrodzącym się światło pokazało. Macier w ziele, rwecie śmiele, pięcioma palcami, szóstą dunią, niech się chłopcy za mną gonią, płoty, nie płoty, niech się gonią jak koty. Od ogniska chłopcy zapalali pochodnie, którymi następnie święcili pola. Nikt mi go nie wziął, nino jasinek, co mił obiecał złoty pierścionek. Pierścionka nie dał, wiunek mi stracił. Pierścionka nie do wiunek mi stracił. Pamiętaj, Jasiu, by dziecko płacił, by dziecko płacił. Ubrane na biało dziewczęta tańczyły wokół ogniska, przepasane były bylicą, czarodziejskim ziołem i śpiewały miłosne pieśni. Moja kumpiel moja, na tym górze dwoje drzewa, nocka moja, kumpiel moja. Jedno drzewko, może drzewko, nocka moja, kupie moja. No chłopaki, pola mamy poświęcone, teraz idziemy święcić wodę. Chłopcy po przyjściu z pól zanurzali pochodnie w rzece, święcąc w ten sposób symbolicznie wodę. Następnie skakali przez ogień, a potem brali dziewczęta do tańca. O Janie, Janie, Janie zielony, Janie zielony, a ty Jasiu parobecku, szukaj se żumy, szukaj se żumy. Nie miała Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. No chłopaki, wodę mamy poświęconą, teraz możemy się kąpać. Tam na moście trofka rośnie, konie ją jedzą, dajedzą. Czy mnie kochasz, ty nie kochasz, jablicie wiedzą, dajedzą. U jeziora zimno, woda żeby rów, uwiódłbyś mnie, ty chłopoku, żebyś mógł. Uwiódłbyś mnie, ty chłopoku, żebyś mógł. A uwiodę cię, dziewucho, uwiodę. A jak pójdziesz do jeziora po wodę, a jak pójdziesz do jeziora po wodę. No Maryśka, już tu przyszła, może byś nam zagrała. Sobótki są, to zatańcujemy. Chłopaki, bierz na dziołku. Thank you.
do muzykanta, teraz poleć! Ruciane wiunecku, puste cię na wodę, a ty mi pokazes do kochanka drogę. Wianek puszczony na wodę, jeśli szybko odpływał od brzegu lub jeśli wyłowił go ukochany, to oznaczało wielkie szczęście w miłości. Ten młodzieniec, który wianek wyłowił, musiał jeszcze znaleźć właścicielkę wianka. Marychna, twój wionek złapałem. Teraz pójdziemy razem szukać kwiatu paproci. Wyszło wiele cztery niedziele u nas, zanim pisała. Pacy się gniwo, scycy skuniani, moszczy ci mama nie dała. Aczy się gniwo, szczyte szkuniani, moszczy ci mama nie dała. Mioły miokunia, były miot domu mama mi. Sobótki, czyli ogniska palone w noc sobótkową, miały moc oczyszczającą. Wrzucano do nich wspomnianą bylicę, co miało odpędzać złe moce, zwłaszcza nikczemne praktyki czarownic. No, kobiety, młota jak te papiórki, żeby się popiołu nabrać. To ty czarowałaś przecie. Ty to nie ja, to nie ja! To na tu nie różowe sukince. Adzicie za nią, adzicie za nią. Chodziło się nad rzekę i na most i puszczało się wianki i to, ale warta to jest tak 800 metrów jest stąd, no to i tak jak dzieciom, no i teraz na przykład i wnusiom, no babcie wianki wiją, no i tą tradycję my podtrzymujemy. Staramy się co roku w mniejszym czy większym gronie, żeby po prostu podtrzymywać, a przede wszystkim te pieśni, bo teraz co mamy, dysko? Skąd takie zainteresowanie tradycjami u pana? Znaczy ja, wie pani, mnie zaprowadziła moja kuzynka, jak byłem w drugiej klasie podstawówki. No jakoś tak zeszło, że już jestem ponad 30 lat i tak, no i się ciągnie dalej, tak? Nadal się to panu podoba? No, bardzo. Jest też jakaś satysfakcja, bo się przekazuje tę wiedzę. Są wyjazdy, są wiadomo występy, konkursy różne, nie? Jakieś nagrody się zawsze zdobywa i fajnie, no. Ogólnie jest to oderwanie tak od pracy. Bardzo sporo tych młodych ludzi chce w czymś takim uczestniczyć. Tutaj ich dziadkowie, wujowie, tu się prawie każdy przewinął przez ten zespół. Wspaniałe wspomnienia, wspaniałe emocje są z tym związane. Widzę, że udaje się, że tak powiem brzydko, zwabić tą młodzież, te dzieci. I tak naprawdę tutaj spotykają się pokolenia całe, tak? Od najmłodszych do najstarszych seniorów. To prawda. I tak jeszcze tych najmłodszych tutaj, że tak powiem, nie zaangażowaliśmy, bo ja jestem od 9 roku życia w tym zespole i po prostu chciałabym to zaszczepić, to co ja czuję. I chyba mi się troszeczkę to udaje. Myślę, że się udało. Kto wam zrobił? Czy to wy sami własnoręcznie wykonałyście? Nie. A co to są za kwiatuszki? Habry. Bardzo ładnie, wszystko jak w dawnych czasach. Mhm. Dosłownie, no mi się bardzo podobało. Córce się podobało? Podobało ci? No. Podobało ci się, bo pani zdaniem to jest ważne, żeby faktycznie kultywować te tradycje, nie zapominać o nich, pielęgnować je. Oczywiście. Dzieci powinny wiedzieć, jak było dawniej i
no, żeby ta historia tak troszeczkę przetrwała na dłużej była. Pomagam, też wspieram, no, dajemy środki na stroje, a tutaj no, te tradycje są kultywowane. Tu również dziękuję koło gospodyń, druhom, strażakom, tutaj wspierają. No, całe tutaj hojne pomaga, wspiera i myślę, że się to dobrze bawi. I, no, i cieszymy się, że takie możemy się tu spotkać. I zintegrować. Zintegrować właśnie tutaj, porozmawiać. Poczęstować się dobrymi, tradycyjnymi wypiekami, chleb ze smalce. Dokładnie, bo to przecież mieszkańcy tutaj szykują. Tak, i mieszkańcy te wszystkie dania, potrawy szykowały, panie piekły w domach, te placki przywiozły, także no, bardzo się cieszę. Wieczór sobótkowy przygotował zespół obrzędowy Chojne wspólnie z Radą Sołecką, Miejscową Ochotniczą Strażą Pożarną i Kołem Gospodyń Wiejskich z Chojnego.